Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Rocket League. Dzisiaj jest z nami Markos. Witam was serdecznie, jestem Markos. Ktoś mnie tu przedrzeźnia. To generalnie, to dzisiaj robimy wielkie starcie pomiędzy mną a Markosem. Gramy best of three w randomowe tryby 1 na 1. Pierwszy mecz gramy po prostu zwykłe jedynki, a następnie... Wielki random. Wielki random. Bardzo randomowo. Bardzo randomowo, a następnie przegrany decyduje, w co gramy. No. No i przy okazji, Markos, proszę, ogłaszaj. A, jeszcze mam tutaj ogłaszać. Dobra, to ja ogłaszam, że zaprosiłem Edka do ekipy Grunty. Będziemy nawzajem się tutaj promować, wspierać. No, dlatego dajcie znać od razu, czy to takie śmieszne logo, co jest w jakimś rogu, wam bardzo przeszkadza i czy chcecie je dać w jakieś inne miejsce, jakaś propozycja. No. Na środek ekranu. Co ty startnąłeś? Wiesz co, masz ping 260. Wiem. Restart. Nie gramy w tryb ping. Ty, ale trafiłeś w piłkę. Go restart. Wychodzę. Mam dobry ping teraz. No to teraz tak naprawdę zaczynamy. To wcześniejsze to był crank. No. Dokładnie, był job. Dobra. Ogółem to zapomniałem zdjęcia śmiesznego. O kurde, ten tutaj. Magia Edka. Ja tu ucieknę. Ja nie umiem grać jedynek, ale jak gram z kimś, z kim jeszcze nie gram jedynek, to tym bardziej nie wiem grać. Proszę bardzo. Cóż za przemowa, Od razu, tutaj. Kiedy grałeś ostatni raz jedynki, przyznaj się? Kiedy ostatni raz? Ostatnio Hanna z tym jak skupił. O, ładny flip, widziałem, że to będzie za późno. Kurde, ten mnie tutaj wybajtował. A, zagadałem. No właśnie, ja tu chcę się skupić. Wiesz co, bo mnie trochę irytuje to, że mam złoty napis pod linkiem i w sumie ja przeważnie go dla beki sobie zakładam, szczerze powiedziawszy. Ale flick, o kurde, żebym ja taki umiał. Dobra, to się nie ruszam. Jak widzimy, tutaj sezon 9 Grand Champion. No widać, że to kurde, to mi przynosi pecha właśnie. Chyba, że jest późny wieczór i sobie coś odpalę do picia. Dobra, flick. O kurde, ciekawy kick-off, ładny. Nie demuj, cienki. Dobra. Jak chcesz grzecznie, to będziemy to grać. Dobra, to myślę, że już jest ten moment, że możesz zaproponować, co gramy w drugim meczu. Już mam zaproponować drugi mecz? Nie no, żartuję oczywiście. Kurde, człowiek ledwo Rocket League odpalił. O kurde, ten co gadał o flikach. Haha, kłamałem, że miałem klikować. Kłamał, przed chwilą Dribble Challenge grał, a masz. Masz? Ła! Tobie. Co? O nie. No i masz to kurde. Poprzeczka? Ha! Pinchor? Nie, dobra, nie. Zmieniłem zdanie. Nie no, ten już ma piłkę na dachu już po mnie. A ja w ogóle nawet w ciebie nie jechałem. No nie ma tego złego, co by na tryhard nie wyszło. Lol, miałem ciebie trafić. Trafiłeś, dzięki. Nie! Ajajaj, no proszę bardzo, Markos powraca. Ale dzięki, chociaż przynajmniej nie wyjdę na najsłabszego naprawdę tutaj. Do czego miałbyś wyjść? To ja zawsze się pokażam u mnie. Po losie. Kick off, power. Tak dostali. No nie, odpalił się tryhard. No. Ale do ładny recover zrobiłem, podobało mi się. Co ty robisz? Nie spodziewałem się. O kurde, ten... Wiesz co jest najgorsze, że ty opele trafiasz, to mnie trochę irytuje. Dzisiaj jestem rozgrzany. Zwykle gram na świeżo, po odpaleniu gierki nagrywam. Dzisiaj... No właśnie, to jest nie fair, bo ja jestem na kompletnie świeżo. W sensie nie widziałem, kiedy będziesz, to wolałem mieć rozgrzany. A i dlatego tak późno napisałeś, chodź Markos, pogramy. To już jestem. Już jestem. 2 godziny były grane. Co to za fejki? Chyba to nie był fake. To był słaby pomysł, który nie wyszedł. Wiesz, w Rocketcie można różnie interpretować zagrania. Proszę bardzo. Jak szybciej jesteś? Ty masz jakiś haks jeszcze. Dominację YouTube'a polskiego. No właśnie widzę. Kurwa. Nie no, bo ja tryharduję strasznie. No właśnie widzę, że tryhardujesz. Nie mogę się dać ten. Muszę pokazać coś. Zawsze gram beznadziejnie. O, generalnie dalej zwiększam ustawienie nagrywania, to może coś tam zauważacie. O, dobra, coś mówi się o openach.
A, no to było głupie. No, wiesz co, ja chciałem wyżej polecieć, jak byłem, ale biorę to i nie ma to tamto. Ej, a z tymi flikami to mi ładnie nas ciemniałeś przed. Pff, ale recover potem w ogóle, żeby to strzelić. Tak z boku. Ale mi nas ciemniałeś z tymi flikami. No tutaj to... Strzał życia, Boże. Jeszcze mnie tutaj poniża. Wytnę. Tak, jak ja coś powiem, to nie wytnę. Ty, miał być bez demo. Ja cię specjalnie nie bumpowałem, nie demowałem. Nie mówiłem, że bez demo, tylko cię poprosiłem, żebyś mnie demował. To ja taki miły pan chciałem być. Co? Oż ty, kurde. Ty, że miał być, ja temu od razu tryhardował, a nie, kurde, se gram tutaj niby mecz przyjaźni, kurde. A ten mnie tutaj tak... Proszę cię, serio daj się na to nabrać. No tak. Tak wiesz, kolaboracja, te sprawy, wszystko wchodzi fajnie, a tu no, od razu... Kolaboracja rymuje się z rywalizacja. Także no. Kurde. Dobra, przepraszam. Dobra. Nie bijcie mnie za to, że... No nie, Markus się odpala. Oszukał mnie. To się też wytnie. Ojej. Cześć, pewnie usta. Nie, ja to tak lubię bez. No. No i comeback znowu zaczyna... Czekaj, wiesz, ja muszę do comebacka zadzwonić, bo on musi wpaść tutaj na serwer. Oh, tak? Kombuś, wbijaj, bo 43 sekundy... Szybko, o, już jadę. Dobra, jadę. Co? Jest taki comeback, nie wiem, czy znasz. On czasami przychodzi na mecze, czasami nie. To jest twój pies, czy coś? Tak, comeback. Nazywam swojego psa comeback. A nie, to poważnie, bo tak... Albo dobrze symulujesz i faktycznie odszedłeś od mikrofonu tylko po to, żeby mnie zbejtować. No, my tak zrobiłem. Jakim jesteś aktorem, tak? Proszę bardzo, Markus tutaj jest co najmniej w jakimś rodzince może już zagrać. Jakiegoś kuzyna dalekiego z Anglii. Okej. Okay. Nie trafisz tam. No, wykrakał. No czekaj, daj mi doprowadzić. Wróżby to Markus. Challenge jest robiony. O nie. Nie wyjdzie. Tyk. I jak to było blisko, kurde. Nie, ale dobra. Chciałem tylko teraz... nagrywać, ja byłem kamerzystą. No dobra, no to decyduj, co gramy w drugim meczu. Ja lubię grać za minusem w każdy tryb na przykład. Ja w ogóle od do minusa, no w sumie. Dużo powiedziane by było, jakbym powiedział, że od do minusa zaczynałem. No. Ale jak zacząłem mieć to już pierwsze 300 godzin w grze, czy coś takiego. To właśnie do minusa mainowałem. Miałem powiedzieć, że lubię grać hupsy do minusem, a sobie przypomniałem, że ja we wszystko gram do minusem. No. O. Prawdę mówiąc, to w swojej karierze za dużo hupsów nie grałem. O kurde. O, a jednak siedzi. Tutaj z ziemniaczyłem, kurde. Dobra, nie grał dużo hupsów, trzeba pamiętać, czyli kickoffy robię fusion kickoffa sam ze sobą. Let's go. Nie wiem, na czym polegają te twoje kick-offy. Fusion kick-off to jest jak ktoś ci wjedzie w tyłek przy kick-offie. Aha. O losie, tutaj to mi wyszło. A! Dasz radę. Dzięki za wiarę. Dobrze, jest dobrze. Dobrze jest. Ła! Nie strafisz. A, nie masz szans. No w sumie masz rację. O! Dobra. Generalnie, jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem, to do wieczora możecie się zapisać. Jeżeli chcecie sprawdzić swoje siły na turnieju Grantee, link w opisie jak coś. No i pewnie w komentarzu też coś tam znać. Tam nie ma takich koksów jak ja oczywiście, ponieważ... Jak to nie? To musisz ekipę zebrać. Ekipa Edka, zespół. Nie no, żartuję. Muszę tutaj zachęcić wszystkich graczy. To już z innych rang to... Dacie radę jak się postaracie. Także zachęcam do zapisów. No. Ja również. Markus również zachęca. No, tą oto bramką. Dokładnie, specjalnie dałem strzelić, żeby było, że wszyscy będą teraz. Tak jest, jak Edek może, to ja też mogę i idę na turniej. I ty na turniej. Ale niestety nie będzie w Hopsie, jakby ktoś się zastanawiał. Chociaż może jakaś edycja kiedyś? Ale jest w planach, teraz niebawem. A może kiedyś dwójki zrobisz, bo ja to taki... No dwójki też. Ale dwójki. Bo ja chcę zrobić... Dwójki to chyba tylko... Dwójki. Z tego co kojarzyłem, to tylko Red Bull był w dwójki taki... No i ostatnio z Astro Boysami robiliśmy turniej. Kawałek, że na ich, na tym, na ich Twitchu zagadał mnie. No, jak Kuba Bogu, ten sam od miecza ginie, let's go. Ale pamiętajmy, że jak Markus przegra, to, jak Markus wygra ten mecz, to ja decyduję, co gramy w trzeci. A!
No leć, leć, leć. A! O! U, nie wiem jak to nie weszło. Fake. Nie mam teraz... pojęcia jak tam to nie weszło. A, bo dobra. Defense! Masz dźwięki z gry włączone? O, włączone, a czemu? No kurde, no kibicują. Ludzie tutaj jajka, chciałem powiedzieć ludzie. Jajka kibicują? Nie słyszę tych krzyków ludzi, to chyba mam wyłączone. No to jest ważne, to jest ważny element każdego Rocket League'owicza. Ej, ja nawet nie widziałem, że ten, że to się da włączyć i wyłączyć. Gdzie to jest? Ambient volume, crowd volume. No to ja to mam na 16%. No to dlatego nie słyszysz, nie masz wsparcia kibiców, a ja mam, więc wygrywam to. Patera, nie, zobacz to. Nie, zobacz kiku. To, zobacz jak. Jak ktoś lubi Boomermada, to niech kibicuje Mercosowi. Losie, dobra, to ja przegram, to niech ci będzie, no. O nie! Tego się nie spodziewałem. W sumie busa mogę mi zebrać. Okej. Okay. O, okej, okay. strzelamy. Może uratujemy Marcosa przed graniem w Boomera. No. Ale Boomery, przecież każdy lubi Boomera, jak to jest, że ty nie lubisz? Ja lubię we wszystkim standard, że tak to jest. Tak jak na przykład, jak mam grać w jakieś strzelanki, to standardowo samą broń dostajesz, strzelasz i to wszystko, a nie, że tam zbierasz jakieś perki, tutaj szybkie rączki, szybkie magazynki, coś tam, nie słychać się, nie, ja tam lubię takie, wiesz, czyste rzeczy, tak samo jak w Rocketa. Czyli rozumiem, że w CS-a lubisz grać. Grałem w CS, ale szczerze ten CS mi nie podszedł. Jestem większym fanem 1.6, szczerze. A w co tak najwięcej grasz poza Rocketem? Nie wiem, szczerze. Zawsze tryharduję na wszystkim. Tak, nie, czekaj, w jaką grę? Trochę czekałem na te BT Valorant. Valoranta? A! Co?! Nie ma problemu. Marcos, co ty zrobiłeś? Wybroniłem to. Ba, pyk. Bam. Strzelaj. Tak. Wywaliłem to. Jak to obroniłeś? W ogóle nigdy nie widziałem takiego save'a na hubsach. No, może za dużo ich nie oglądałem, ale i tak. Nie! Marcos się odpalił! Tak jest, let's go! Widzisz, że rośnie chrapka na dropshota. Maxinho chyba ma topkę, nie? Znasz nie Maxinho? Mam pojęcia. Ty jest Polak? Wielokrotnie był w topce, tak. Maxinho z Polski wielokrotnie był w topce w kupcach. Znam konsolewca, który był w topce. Ale nie nazywał się Maxinho. Ale szczał. Ale mi porobiła ta... obręcz. No, ewidentnie twój tryb. No, ewidentnie to mi akurat wyszło. Chyba, że... Ajajaj. O, masz szansę w sumie, mnie daleko wyrzuciło. Dobra. No, kurde. Jeszcze jest szansa. Try hard mode. A ty jakieś inne gierki pykasz poza tym Rocketem? O, to sporadycznie. Czasem sobie wbiję właśnie na CS-a. Przez pierwszy miesiąc po premierze wbijam na FIFA. A tak to nie wiem. Też czekam na Valoranta. Nawet w oczekiwaniu mam ochotę A ten co zblokował? Mam ochotę zagrać sobie w jakieś Paladinsy chwilę, ale... Nie, jak nadziei mi zrobił! Podbij to! Tyk. Podbij! Ale nie widzę! Tyłem jechałem, no kurde. Dropshot, w sensie nie dropshot. Boomer mode, finał. To szybko mapę wybrałem. Ojeju. Nie! Jak już ma być rakotwórcza, Marcos, to do końca, nie ma to tamto. To, że ja masz party lidera, to nie znaczy, że... Ja miałem wybierać w tym grę. Chciałeś nic o mapie nie mówiłeś, więc... No nie, co za wykiwał mnie. Nienawidzę tych map. Marcos mnie wykiwał, niesamowite. Zobacz jak. Nie wiem co, to taki pół boomer mod w takim razie na upośledzonej mapie. O, wykochana hita. Nie mamy demo przy kontakcie. Widzę, że tutaj się zabawiłeś ustawieniami, tak po cichu. Nie! O! Wow! Jest, wygrałem! Mówiłem, kurde, ten boomer mod fajny jest. Mi się nawet podoba. Nie, ale bez sensu. Chyba, jak nie załatwił. Chyba, kto sobie więcej bramek bije, ale... To chyba jest rewanż za ten pierwszy mecz, co tak sweetowałem. No, widzisz? No nie, dlaczego to by mapę startowałeś? Wszystko by było super. Nie, nie możemy tej mapy grać. Marcos! Czemu? Fajna jest! Jest beznadziejna. A chciałeś boomer moda? No nie, ostatni raz daję komuś lidera. Na moim odcinku. Wykiwał mnie. Na moim odcinku. Nie! Dobra, freestyle. O kurde, ten tutaj. Nie mogę. Już mi tutaj okiwałeś.
Leci tryhard. Nie chciałem, nie chcę, lecz muszę. Ty, byś mi powiedział wcześniej, to bym sobie wyjął coś z lodówki do picia, tak to ja nie mogę tryhardować. No, no, właśnie widzę. Nienawidzę tej mapy. Kto się ze mną zgadza, pisze plus jeden. Moim zdaniem to była najlepsza mapa z tych wszystkich dodatkowych, jakie wyszły. Okay, w sumie teraz jak wprowadzili te nowe wszystkie te, wiesz, jakieś kurde resety i w ogóle te inne. Nie, nie, Marcus jest królem dropshot. Znowu mnie okłamał. Nie. Nie, jestem pośledzony. Oż ty kurde. To był zły pomysł, ale teraz nie trafisz tego, co? Coś mówiłeś? Kurde, ty to trafisz, ty to trafisz. Teraz ten kick-off padł. Myślisz, że ci nie przeczy... Kurde, czemu są demo na hita? Na ha ha ha. Pyk. No nie! Siedzi? O, ty już strajkardowałeś. Nie, jakim cudem? Nie, to jest chamstwo. Normalnie, jest dobrze. O, widać, że ktoś mi tu tryhard... Już trzeci strzał zaraz lecę. Patrz, lecę. O, widzę właśnie. Nie mogę, dlaczego? No to jest tryb, na którym ty mnie ciągle demujesz nagle, zamiast ciebie. No, to mnie demowałeś w jedynkach, to mi się wydaje, że to jest takie odpowiednio wyrównujące tutaj, nie? To jest niesprawiedliwe. Tryhard mode. Pięknie, siedzi. No yes. Nie, no ten tu, kurde, widać, że trenowałeś to, ja dalej nie wiem, co ta piłka zaraz zrobi. No i tak mam więcej punktów. Gram w ten tryb tak rzadko i za każdym razem każdy mówi, że nienawidzę tych kick-offów twoich. Nie! Za każdym razem ktoś mówi, że chyba dużo w to gram, tak, że muszę coś w tym być. Wiedziałem! Ale się zirytowałem teraz. Będzie intro. Krzyczący Barkos. Ej, wjechałem w ciebie! Jest zepsuty nawet ten tryb. Niestety zderzaki mam. Dobra, mocne. To. O. Oj. O, psi. Oj, no, oj. Ja cię proszę. Nie! Nie mam nic do tego. Nie. Nie pytaj. Masz. Co mam? Gola? Nie masz. Nie, nie mogę. Gini, nie gini. Ma. Nie tym razem, kurde. Marcus, mi czytanie. Nie, jak to się odbija mocno. Nie trafisz, nie trafisz, misnesz w poprzeczkę. Nie. Tak jest łatwo. Znaczy, w sumie się spiąłem przy tym. Tak jest. Zawsze się krzyczy łatwo w momencie, kiedy nie jest łatwo. Mówmy się. Łatwo. Nie. I zapomniałem. Zbejtowałeś mnie, o tym też się pojechał. Poszukałem boosta. Boosta masz. O kurde, nie. A ty masz straconą... Łatwo. Great pass bym rzekł nawet. Nie mogę. Dobra jest. O, dobrze, dobrze, lecisz. Oż ty kurde. Nie wiedziałem, że kurde dryblujesz lepiej niż zbierasz porzeczki, kurde, ci powiem. Nie trafisz tego. Aha. Nie denerwuj mnie. Ja jak ktoś coś mówi, to robię. Generalnie jestem bardzo uczynny. Ty, mogłeś mi tak mówić od na samym początku tego odcinka, a nie teraz dopiero wyskakujesz. No to ja bym jedynki też wygrał. Za krótki by był ten odcinek. Ten mod w ogóle. Fajny jest. Ty denerwuj mnie. Będę pierwszy. Skontrolował mnie po prostu ustawieniami wszystkiego. Nie, to jest nie do wygrania. Nie wierzę, sfrajerzyłem się. Na własnym trybie. Muszę go grać częściej jednak. No. No, tutaj w ramach dobrej współpracy postanowiliśmy, że będzie remis. Postanowiliśmy oddać Markusowi zwycięstwo. Myślę, że każdy, kto oglądał ten odcinek, widział, że... No w sumie po pierwszym golu to już wiadomo było. To no, było, to... po pierwszym golu już widać było. Że... tak, żeby ten pierwszy gol był jako ostatni. Ten pierwszy gol to będzie jako... Ustawione. Nie wiem, po prostu przerobię, że ty tam mnie zbampowałeś 3 razy. Generalnie, myślę, że to był całkiem taki przyzwoity odcinek. Mnie tam się podobało granie. Tutaj Markus robi show. Kurde, scinasz migierkę. Nie możesz tak szybko zmienić aut. Czekam bat mobila, wiesz, żeby nie było. Aż musiałem wyjść do tego na rękę. No dobra. No właśnie, boomerem odgrałem nie Batmobilem. No dobra, no to generalnie, żeby już wam nie przedłużać zakończenia. Link do czegoś tam o Markusa jest w opisie. Jak chcecie się dowiedzieć do czego, to musicie tam zajrzeć. Proszę bardzo, profesjonalnie. Jak chcecie, to akurat te link
do czegoś tam Edka, to ogółem macie taki przycisk na dole, subskrybuj, jak możesz, to kliknij, wspierasz jakiś tam kanał Edka w ogóle. No i w ogóle to wiecie. No i elo. No to był z nami Markos, siema. Siema.